Duże Fiaty, Polonezy, Trabanty i nieśmiertelne maluchy królowały podczas lotu pojazdów zabytkowych w Wieluniu i Ożarowie. Impreza zorganizowana po raz drugi przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród miłośników motoryzacji. W Wieluniu na ulicy Kaliskiej wśród oglądających można było spotkać całe rodziny. Łącznie prezentowało się ponad 100 samochodów i motocykli. Podróż zabytkowym autem wymaga też odpowiedniej oprawy, o czym przekonamy się za chwilę. Mercedes W186, popularnie mówi się na ten samochód Adenauer. Kanclerz Niemiec jeździł takim modelem, także to były rządówki po wojnie w Niemczech. Jest to samochód z 54, także ma w tym roku równe 70 lat. Samochód pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ze słonecznej Kalifornii i jego stan techniczny, powiedzmy, i jeżeli chodzi o korozję, był taki, no powiedzmy, dosyć ładny. No wiadomo, że jak samochód ma tyle lat, to trzeba mu włożyć drugą duszę, ale była, jak to fachowcy mówią, dobra baza do tworzenia tego samochodu. Także on został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. To są lata właśnie 50. Jest to jakby stylizowane do tego samochodu. No taki samochód już wymaga, żeby się ubrać jakby odpowiednio. Nie można sobie dżinsów włożyć i koszuli. No to już tak troszkę nie pasuje, jeżeli to jest taka fajna impreza. Kiedyś były zwykłymi środkami transportu, dziś są przedmiotem pożądania niejednego kolekcjonera starych samochodów. Wiele z aut prezentowanych na zlocie znika już z polskich dróg. Cały przekrój samochodów różnorakiego autoramentu, włącznie z samochodami także wojskowymi, samochodami policyjnymi, także mniej więcej 100 pojazdów, ale chyba parę tysięcy osób, które oglądały te pojazdy, bo na ulicy Kaliskiej w Wieluniu, w centrum miasta od w pół do pierwszej do godziny prawie 14, kiedy staliśmy, to ogromne tłumy, które oglądały, rozmawiały z naszymi koneserami starych pojazdów i osobami, które rzeczywiście pasjonują się i mają taką umiejętność naprawy tych pojazdów, bo wśród nich to także mechanicy samochodowi i ci wszyscy, dla których motoryzacja jest czymś, czego nie możemy zaniedbać. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, że brakuje pojazdu, który kiedyś był niezwykle popularny na polskich drogach, czyli syreny. Nie było na zlocie. Oczywiście maluchy, duże Fiaty, Mercedesy, BMW i inne. Owszem, natomiast pojazdu takiego jak syrena polskiego, polskiej wytwórni samochodów nie ujrzeliśmy. To troszeczkę smutne, że pomimo, że tak zwana królowa szos, jak kiedyś nazywaliśmy syrenę, ona gdzieś zanikła i nikt nie próbuje tutaj w naszym regionie oczywiście zakupić, odtworzyć, pielęgnować, no i potem dzielić się tym pojazdem i przypominać szczególnie młodemu pokoleniu, bo to też jest wydarzenie, które ma prowokować do oglądania, ale też do pasjonowania się historią. Dzięki pomocy kolegom przyjechałem, a z pojazdy Fiat 126P, rocznik 86, Trabant 601, rocznik 1990, motorynka 85 rocznik i OSA, WFM OSA 175, rocznik 1963. A zapytam, który z tych pojazdów jest takim, którego pan używał na co dzień? Na co dzień to najwięcej był używany Trabant. Trabant. Maluch. Te samochody są w wersji inwalidzkiej. Fiat i Trabancik, także zostały w rodzinie i to są oryginalne samochody. Trabant na przykład ma przejechane jak do tej pory 25 tysięcy i cały jest oryginał. A największą ciekawostką jest to, że jest faktura zakupu z tego Trabanta i cena tego Trabanta była 16,5 miliona. Druga część zlotu miała miejsce w Ożarowie. Rozdano tam nagrodę za najstarszy pojazd biorący udział w zlocie, najdłuższy dystans pokonany przez kierowcę oraz najciekawszy strój. Wśród posiadaczy aut nie brakuje pasjonatów, takich jak właściciele amerykańskich Dodge'ów w strojach żołnierzy z okresu II wojny światowej. Niektórzy podróżują tymi samochodami, ale podróżują tylko po okolicy i oczywiście nie codziennie, bo one nie są do takiej jazdy tak zwanej normalnej do pracy, tylko po to, żeby mając tego bakcyla motoryzacji delektować się tym, naprawiać, pielęgnować i to jest oczywiście okazja do pokazania na swoim gruncie.
bo część z tych osób jeździ na zloty do okolicznych miejscowości, czasami nawet dalej, uczestniczą w różnych rajdach, nawet są tacy pasjonaci, ale to już jest bardziej kosztowne działanie, bo te samochody czasami nie wytrzymują długich rajdów. Natomiast ci, którzy chcą zadbać, chcą upamiętnić swój samochód, bo część z osób jeździ tymi samochodami już od 10 lat, to są ich samochody i oni po prostu chcą te samochody mieć u siebie, bo im się podobają, tak się z tymi samochodami zżyli, samochody bezpiecznie woziły i zostają w domu jak w cudzysłowie przyjaciel rodziny. Wielu zwiedzających podkreślało, że takie wydarzenie to niejako podróż w czasie. Ze względu na duże zainteresowanie za rok odbędzie się kolejna edycja tej imprezy, a dłuższa z niej relacja do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po sporcie.